Cześć moi drodzy, witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj znowu krótki film taki, że tak powiem, dla użytkowników lub tych, którzy chcą zakupić Piaggio MP3. Ja nagram materiał taki dosyć obszerny, na co zwrócić uwagę podczas zakupu takiego motocykla. Musimy to nazwać motocyklem, jest to skuter trójkołowy, ale jest to motocykl, jest 500 pojemności, więc akurat o tym modelu będę mówił. Moi drodzy, na co zwrócić uwagę, to będzie o tym film, a teraz chciałem pokazać, jak handlarze próbują wybrnąć z tego, jeśli na przykład nie działa blokada układ blokady, hydrauliczne zawieszenia. Teraz pokażę, przełączyłem kamerę, zobaczcie, Piaggio MP3 mamy, to jest rok 2016. Moi drodzy, objaw to był taki, że po zablokowaniu zawieszenia motocykl nie miał zablokowanego zawieszenia, po prostu się bujał w dalszym ciągu, ale jest bardzo ważna rzecz. Wtedy ten motocykl musi dać 5 razy sygnał dźwiękowy, który w ogóle, zobaczcie, nie działa. Zobaczcie, w ogóle sygnał dźwiękowy nie działa. A zobaczcie, co tutaj handlarz sobie zrobił, żeby sprzedać. Panie, tu tylko jest sygnał dźwiękowy do wymiany. Zobaczcie. Widzicie ten odłączony przewód sygnału dźwiękowego? Właśnie, w ten sposób robią handlarze, moi drodzy. Jeśli takie coś już kupujecie, takie coś jest, no to już musicie sobie zdać sprawę, że ktoś tam grzebał. No i oznacza to, że coś tu jest nie tak, a powiem Wam szczerze, samo odpowietrzenie tego układu jest dosyć kosztowne. Oczywiście zajmujemy się tym, bo pracuję sam, więc moi drodzy, jak wiadomo, można przyjechać do naszego serwisu i to sobie tutaj nam zlecić. A za chwilę podłączę ten przewód i zobaczymy, czy to będzie działało. Sygnał podłączony. Wszystko działa, spróbujemy zablokować. Blokada zablokowana. Oczywiście jest słaby akumulator. Ten sygnał świadczy o tym, że akumulator jest słaby i nie do końca docisnął sobie tutaj taki krańcowy wyłącznik. I to też czasem tak bywa, jak ta linka tutaj, jeszcze Wam pokażę, jak linka jest za bardzo naprężona, tutaj linka od mechanicznej blokady przechyłu. Jest za bardzo naprężona, to krańcowy wyłącznik nie dochodzi i też czasem piszczy, a z reguły jest to za słaby akumulator. Moi drodzy, mam nadzieję, że komuś się ten film przyda, a na pewno się przyda, bo jak wiecie, coraz więcej MP3 jeździ po naszych drogach. Patrzcie, jak ja wyglądam, zaabsorbowany pracą, aż mi włosy na głowie stanęły. Jak wiecie, coraz więcej MP3 po naszych drogach zaczyna jeździć. No i trzeba zwrócić uwagę na takich sprzedawców, którzy nie do końca wiedzą, co robią. Sprowadzają, odpalają, no i idzie to dalej, że tak powiem, w świat. Oczywiście nie wszyscy sprzedawcy są tacy, że tak powiem, wprost nieuczciwi. Są sprzedawcy, którzy sprzedają bardzo dobre motocykle i jest ich dosyć sporo w naszym kraju, tak miałem powiedzieć. Zawsze chcę szybko powiedzieć, a to widzę, że nie jest dobre. Także, tak jak mówię, wszystkich nie wkładam do jednego worka, ale w większości przypadków jest tak, że coś tutaj nie gra. Moi drodzy, jeśli film się podobał, zostawcie łapę w górę. Oczywiście subskrybujcie mój kanał i zapraszam do kolejnych filmów.